Cześć, nazywam się Ola Kunysz i bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Dzisiaj rozmawiam z Beatą Szturemską, która lubi podejmować wyzwania daleko poza jej strefą komfortu. Beata ceni sobie czysty kot na równi z jej kulinarnymi eksperymentami, a jej miłość do rowerów przekracza 7000 km rocznie. Cześć Beata. Cześć Ola. Pamiętasz, jak się poznałyśmy? Po chwili zastanowienia tak. Ja poznałam Ciebie przy najważniejszym posiłku w ciągu dnia, przy śniadaniu, w czasie konferencji DevCo w Krakowie. Mhm, tak było. I rozmawiałyśmy na jeden temat. Jaki? Na temat rowerów. Mogło się tak zdarzyć. Mogło się tak zdarzyć, bo Beata poświęciła kawałek swojej technicznej prezentacji na DevConfie, żeby powiedzieć o swojej pasji. I to było super. I to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Czy zawsze tak robisz na prezentację? Tak. Rozumiem, że ważne miejsce zajmuje ta pasja w twoim życiu. Tak, chociaż to nie jest taka pasja, którą mam od dzieciństwa. W sumie pojawiła się gdzieś w moim życiu trochę później, kiedy byłam na studiach. Najpierw pojechałam na jakąś pierwszą, dłuższą wycieczkę rowerową. Dłuższą wtedy to było dla mnie 50 km. I wróciłam do domu niesamowicie zmęczona, ale też niesamowicie szczęśliwa. I tak krok po kroku się ta moja pasja rozwijała, że teraz do dłuższą wycieczką nazywam 200 km. Nieźle. Ja jak miałam chyba 17 lat, to wpadliśmy na taki fajny pomysł ze znajomymi, że pojedziemy w Bieszczady. I to od mojego domu było jakieś 130 km, a ja wcześniej robiłam takie traski po 20 max. Także to było takie wyzwanie dość duże, ale no jest jakaś taka super przyjemność w tym. Ja jestem taką rowerzystką miejską letnią w tej chwili, bym powiedziała, bo raczej jeżdżę jak jest ciepło, w zimie nie jeżdżę. Ty jeździsz w zimie? Tak, zdecydowanie. I na studiach, kiedy mieszkałam jeszcze w Poznaniu i teraz, kiedy mieszkam w Trójmieście, dołączam do ustawek rowerowych. I to w sumie jest też coś, co mnie motywuje, żeby w sobotę wstać o 8 rano, by o 9.30 pojawić się na osobie na rowerze i dołączyć do tamtejszej grupy. Czyli ustawka to jest takie wspólne jeżdżenie na rowerze z jakąś ekipą? Tak, to jest taki trochę meetup dla rowerzystów. Niezłe. A tam są jakieś ustalone wcześniej trasy, grafik jakiś? Tak, te ustawki, na które jeżdżę teraz, kiedy mieszkam w Trójmieście, nazywają się Gravelondo i są organizowane w taki sposób, że są trzy grupy w różnym poziomie zaawansowania, a tak naprawdę to wytrzymałości. I ja dołączam zazwyczaj do grupy ostatniej, rekreacyjno-krajoznawczej. Gdzieś tam byłoby moje miejsce też. Trasa jest udostępniana w piątek, tam większość ludzi sobie ją zgrywa na swoje Garminy czy tam inne urządzenia. No i tak ruszają te grupy najszybsze, później ta nasza. No i jakoś się kręci. Też na początku tej ustawki, na końcu można się napić kawki, herbatki, porozmawiać, więc to też super taka okazja do wywiązania jakichś towarzyskich więzi, budowania. A dużo programistów jest? No właśnie zaskakuje mnie to, jest ich bardzo dużo. I właśnie nawet jak jeżdżę na Gravelondo, spotykam tam kolegę z firmy, która niedawno jeszcze była pod nami, pod naszym biurem. Dlatego jest to super, bo można porozmawiać też czasem nawet o technicznych tematach, więc jest fajnie. Mm-hmm. No tak myślę, że we Wrocławiu też sporo osób jeździ. Właśnie w IT, na rowerach i też mam takich znajomych, którzy jeżdżą cały rok. Mój mąż zresztą też jeździ teraz w tym sezonie, także szacun, bo dla mnie jest trochę za zimno. Jak sobie radzisz w ogóle, bo tutaj w Trójmieście trochę wieje? To jest też dosyć trudne pytanie. Jak chcę pojeździć rowerem w weekend, a wieje, to wybieram jakieś leśne trasy, zazwyczaj dalej od morza. Z drugiej strony właśnie tutaj dużo jest możliwości w Trójmieście i to, co lubię, to to, że na przykład jeżeli jest jakiś deszczowy dzień, czy tam dzień wcześniej padało, to wtedy można pojeździć wzdłuż morza i wtedy uniknąć tego, że po powrocie do domu trzeba spędzić pół dnia na czyszczeniu roweru. Więc no właśnie Trójmiasto pod tym względem daje ogrom możliwości. A jeździsz na takim, zawsze na takim zwykłym rowerze, czy trochę oszukujesz z takimi elektrykami? Co to znaczy zwykły rower? Mój rower jest niezwykły. Ja wiem. Ale mnie tutaj troszkę zauroczyły rowery miejskie, bo one mają turbo doładowanie i im bardziej pedałujesz, tym bardziej one cię w tym wspierają. I na przykład po Sopocie fajnie się jeździ na takim rowerze, bo tam są góry i doliny. Tak, kiedy jeszcze Mewo żyło
w Trójmieście. Faktycznie zdarzało mi się czasami podjeżdżać gdzieś rowerem miejskim, bo jest to super wygodny sposób, też nie ma nigdy jakiejś obawy o to, czy będzie gdzie zaparkować i tak dalej. Czy też jakby jestem tylko zależna od swojej siły, czy uda mi się to jechać i od tego, czy będzie dostępny rower, a nie od tego, czy jest korek, wypadek, czy cokolwiek innego. Natomiast no, moim małym problemem jest to, że mieszkam w Gdyni, w najwyżej położonej dzielnicy tego miasta. No i jednak zawsze droga do domu jest drogą przez mękę. Czyli lepiej byłoby, gdyby jednak do pracy było pod górę. To zależy, bo jednak plusem tego, że mieszkam na górce, jest to, że droga do pracy zajmuje mi 50 minut, a z powrotem godzinę 10. Więc no tak. Kiedy się śpieszę, to faktycznie lepiej mieć z górki. Mhm. No i też nie każde biuro jednak ma prysznic. Tak, ale do tej pory we wszystkich firmach, w których pracowałam, to było standardowe, że były prysznice. Teraz mamy nawet szafki zamykane na klucz, więc naprawdę fajnie. Fajnie. Czyli jest jakieś takie wsparcie, czy jakoś tak szerzej też firma wspiera Ciebie i innych rowerzystów? No właśnie to też, z czym się spotykałam we wszystkich moich firmach, w których dotychczas pracowałam, to jest to, że firmy aktywizują ludzi, zachęcają do uprawiania sportu, dlatego we wszystkich firmach były sponsorowane dla zainteresowanych pakiety na różne zawody. W Poznaniu na najbardziej znany wyścig szosowy Bike Challenge. Tutaj w Trójmieście w zeszłym roku uczestniczyłam w takiej serii zawodów MTB, Garmin MTB. No i też takie tutaj regionalne wyścigi, jak Żuławy w koło, Kaszubska runda. No i to jest super, kiedy firma właśnie zachęca Cię do tego, żeby się w coś takiego zaangażować, sponsoruje pakiety startowe, też przez to poznaje się trochę więcej ludzi z biura, razem na te zawody często jeździmy, to jest super. No i inny ważny atut takiego zaangażowania firmy jest to, że tutaj trójmiejskie firmy, w których pracowałam, brały zawsze udział w gdańskiej rywalizacji rowerem do pracy i nie dość, że tutaj pojawia się taki element rywalizacji między tutaj zawodnikami w ramach jednej firmy, no to też jest taka współpraca w wyprzedzaniu innych firm, gdzie na przykład przez cały zeszły rok Krystian organizował takie nasze wewnątrzspartezowe wycieczki, gdzie jeździliśmy sobie tutaj po różnych zakątkach Trójmiasta po to, żeby wspólnie nabijać punkty w tej rywalizacji, więc jest to naprawdę fajną możliwością. A jaki masz rekord kilometrów? Najwięcej kilometrów, 206 jednego dnia i to są tutaj moje trójmiejskie rekordy, bo bardzo sobie cenię w Trójmieście możliwości. Na początku, kiedy się tutaj wprowadziłam, to pokochałam Mierzę Jehelską, no ale po pewnym czasie stwierdziłam, że to nie jest najlepsze miejsce dla rowerzystów, szczególnie w sezonie, kiedy jest dosyć zatłoczone. I wybrałam się w zeszłym roku dwukrotnie na Mierzeję Wiślaną i zdecydowanie to tam zostało moje serce, ponieważ trasa jest poprowadzona przez las. W sumie całą drogę się jedzie przez las, tam zupełnie na Mierzei Wiślanej jest krótki odcinek, kiedy trzeba zjechać na drogę. No i faktycznie dwukrotnie w zeszłym roku, weekend po weekendzie, przejechałam 200 km po to, żeby dojechać do Piasków, zrobić sobie zdjęcie z naszą spartyzową kaczką przy granicy z Rosją i wrócić z powrotem do Gdańska. Gdyni. No tak, o tej kaczce też opowiadałaś, to jest jakaś taka wasza tradycja. No właśnie, to też jest śmieszna historia. Tutaj w firmie mamy taką naszą spartyzową kaczkę, której robimy zdjęcia w różnych miejscach, więc była ze mną na DevConfie w Krakowie, teraz była ze mną na delegacji w Londynie i robiła sobie zdjęcie przy London Eye i zawsze budzi dużo zainteresowania, bo wszyscy mówią, o, traveling duck, witaj traveling duck, więc naprawdę fajne doświadczenie. A to jest taka zwykła żółta kaczuszka, czy? Ona jest w zbroi, jak przystało na spartę. No wiadomo, nie? Okej. A wsparcie, ktoś jej zrobił zdjęcie już? Wsparcie? Myślę, że tak, że jakieś zdjęcie ma. Okay. Czyli to jest jakaś szersza akcja. Tak, no każdy pracownik ma wsparty z daka. Jeżeli ma ochotę, to może mu robić zdjęcia w czasie swoich podróży, czy w czasie codziennych obowiązków. Więc ponieważ ja nie do końca lubię robić zdjęcia siebie, to robienie zdjęć kaczki jest dobrym rozwiązaniem. Bezpiecznym, tak. W każdych warunkach można tak zrobić. Tak. Nawet jak tam trochę błota było po drodze, to kaczka ciągle jest. Tak, kaczka czysta. Nadal się trzyma i w sumie nawet nie przeszkadza mi to, że muszę ją wieść, bo niestety nie współpracuję zbytnio, ale no tak. Są plusy. A roczny
rekord twój? W 2018 roku ponad 7000 km. Ale to też był czas, kiedy pisałam pracę magisterską. Musiałaś sobie zorganizować jakieś rzeczy do roboty. Tak, jakby niektórzy oglądają seriale, ja jeździłam na rowerze, żeby tego nie robić, więc... Wiadomo, każdy powód jest dobry. Tak. Okej. Okay. A powiedz, jak to się w ogóle stało? Czy to zawsze było... zawsze rowery były jakieś ważne w twoim życiu? Czy sport? Czy ktoś cię tym zaraził? No to też w sumie jest śmieszna historia, bo ja zdecydowanie byłam dzieckiem aktywnym, ale absolutnie nigdy nie byłam dzieckiem wysportowanym. O ile na WF-ie gry zespołowe były dla mnie spoko, to gimnastyka była największą katorgą, więc myślę, że moi WF-iści byli dosyć zaskoczeni, kiedy zobaczyli, że pierwszy raz wystartowałam w triatlonie, tak żeby zobaczyć jak to jest. No i właśnie tak jak byłam na drugim roku studiów, pojechałam na tą pierwszą wycieczkę, gdzieś tam sobie taką dłuższą i zobaczyłam w sumie przede wszystkim taką rzeczą, która była krytyczna, to to, że moja siostra zmieniła rower na rower z supermarketu, z roweru na supermarketu, na taki rower bardziej profesjonalny. No i faktycznie ten zasięg się od razu zwiększa. No i tak po jakimś czasie kupiłam swój rower, zaczęłam trochę więcej jeździć, znalazłam sobie właśnie w Poznaniu wycieczki rowerowe Wielkopolska, grupę, z którą jeździłam. To też było tak, że na piątym roku będąc pracowałam z domu i możliwość wyjścia w sobotę z ludźmi na rower to było naprawdę dobrą okazją, żeby trochę tej swoich społecznych zaległości nadrobić. No i tak mi się to wkręciło, że stało się to moją tradycją, że do pracy dojeżdżam rowerem i w sumie dobrze mi z tym. Mm-hmm. No dobrze jest połączyć właśnie tą socjalną część ze sportem. Tak. Ja akurat jestem w takim klubie Spalej i Wpierdalaj i my spotykamy się co czwartek po to, żeby iść na basen. Pozdrawiam klubowiczów. Żeby iść na basen i potem idziemy wspólnie jeść w takim trochę włoskim stylu, tam dzielić się tym jedzeniem i dyskutować. I no, zwłaszcza jak się pracuje z domu albo się bardzo dużo w ogóle siedzi i potrzeba się poruszać, ale też takich socjalnych więcej kontaktów, to takie grupowe robienie czegoś aktywnego to jest super. I no tak jak mówiłam wcześniej, to jest też super motywacja, żeby jednak w tą sobotę wstać z łóżka, a nie zostawać do 12. Więc tak, tak. Grupa jednak zawsze motywuje. No. I nie ma, przebacz, nie, nie, tak, nie, tak. Myślę, się nie chce. Jakby upominają, tutaj teraz też kolega jeździ razem ze mną na te sobotnie ustawki Gravelonda, to kiedyś przyszłam i się poskarżyłam chłopakom w zespole, że Janek nie był na Gravelondo, to każdy kolejny, kto go widział, mówił, Janek, Beata powiedziała, że nie byłeś na Gravelondo. Jaki po prostu młodo wszędzie. Kara. Tak, tutaj tak sobie robimy w tym świecie IT. Tak, tak, bo my lubimy. Musimy odreagować. Szpileczki wbijać, no. Jest coś takiego. A jeśli ktoś myśli, że rower nie jest dla niego, to co byś powiedziała takiej osobie, że ma spróbować, czy ma się nie rzucać na to? No, czy... powiedziałabym, że spróbuj, bo jest naprawdę fajne, ale też jakby ja wyznaję zasadę, że nie można na siłę kogoś zmuszać do polubienia czegoś. Uważam, że jest dużo super fajnych sportów, których można próbować latem, zimą i kiedykolwiek. Jest bieganie, którego ja osobiście jakoś szczególnie nie darzę sympatią, ale jest pływanie, jest badminton, są różne sporty, które można uprawiać na sali, trampoliny, można... Naprawdę w dzisiejszych czasach jest ogrom możliwości. Latem, szczególnie kiedy mieszka się w Trójmieście albo w innym fantastycznym miejscu, można pływać na windsurfingu, na kitesurfingu. No, możliwości jest nieskończenie wiele i ja naprawdę staram się próbować tak wielu rzeczy, jak tylko się da, bo to jest fajne. Mhm. Ale czekaj, bo powiedziałeś, że nie lubisz biegania, a jak ten triatlon ma się do tego? No, po prostu zagryzłam zęby. Ile tam było kilometrów? Startowałam kiedyś na najdłuższym dystansie, na którym startowałam, to był dystans sprinterski. To było 750 metrów pływania, 20 km na rowerze i teoretycznie 5 km biegu. Natomiast Poznań potrafi robić rzeczy w sposób niesamowity i tego biegania było trochę więcej. No i po prostu no, zagryzłam zęby, ale zdecydowanie to nie jest moja ulubiona dyscyplina. Mm-hmm. No,
My parę razy startowaliśmy z ekipą ode mnie z pracy właśnie w tych biegach takich charytatywnych. No to tam jest piątka, czasami trochę mniej. No ci bardziej hardkorowi, no to tam biegali po 10 kilometrów, ale ja też tak. 5 kilometrów to jest taki mój bezpieczny dystans. A my w przyszły piątek startujemy też tutaj właśnie cztery drużyny z naszej firmy. Startują w takim triathlonie organizowanym w Trójmieście pod dachem. Więc 28 lutego się spotkamy w Alchemii. Pójdziemy tam najpierw, będzie odprawa, tak jak standardowo na zawodach, a następnie wystartujemy w sztafetach. No i w tej sztafecie właśnie z kolegą Jankiem będziemy między innymi startowali, gdzie ja popłynę, Janek pojedzie na rowerze i Szymon pobiegnie. Aha, to jest taka sztafeta. Super, bo każdy robi tylko to, co chce. Tak, i to, co lubi, więc byłam zmotywowana, żeby wystartować. Super, fantastycznie. I bo mówisz, że nie zawsze tam lubiłaś jakieś takie gimnastyczne rzeczy. Myślisz, że rower to jest taki sport, od którego dobrze jest zacząć? Tak, bo ani to nie jest taki sport, który ciebie wykańcza. Nie jest tak, że po przejechaniu tych 20 kilometrów musisz następnie 3 godziny się regenerować. Faktycznie. Wiadomo. Faktycznie możesz tą prędkość sobie tak dostosować, żeby po tych 20 kilometrach nadal być w stanie pracować przez 8 godzin chociażby. Więc dla mnie to jest super przyjemny sport. Też nie jest jakiś szczególnie obciążający. Ani kolana jak w bieganiu nie cierpią tak bardzo, tylko portfel. No, wszystko właśnie zależy od poziomu, no tak. Czy zaczynasz od razu jako profesjonalista, czy gdzieś tam... No ja zdecydowanie profesjonalistką nie jestem. To kto jest, jeśli ty jesteś? No, jest dużo ludzi, którzy naprawdę poświęcają cały swój czas na treningi, ustawiają swoje życie pod trenowanie. Mam kolegę z poprzedniej firmy, który teraz zaczął intensywnie trenować i ja naprawdę podziwiam takich ludzi, którzy potrafią zgodnie z planem treningowym wyjść w deszczowy poniedziałek na dwugodzinną jazdę na szosie. No, ja przyznam szczerze, że lubię jazdę rowerem, ale jednak też lubię czuć komfort i kiedy pada deszcz, to zostaję jednak przy garnkach albo z książką, laptopem w domu. Czyli robisz też inne rzeczy poza programowaniem i jeżdżeniem na rowerze. Tak, no nie da się tylko skupić na programowaniu. Wtedy się dziwaczeje. Nie. Jakby zdecydowanie trzeba robić inne rzeczy, bo no, na pewno jest to wartościowe, kiedy ma się bardzo rozbudowaną wiedzę specjalistyczną, ale też trzeba mieć jakieś społeczne aspekty. Skille, bym powiedziała. Jakby też nie chcemy ze sobą zawsze rozmawiać tylko o null pointer exceptionach w Javie. Patrzcie na nas, jak się poznałyśmy przy śniadaniu w rozmowie o rowerach. Tak. Tak, więc jakby trzeba mieć jakiś taki punkt zaczepny, gdzieś trzeba trochę popodróżować, trzeba mieć trochę obycia w świecie, że faktycznie kiedy spotykasz kogoś w jakimś miejscu, to możesz też powiedzieć o czymś innym. Nawet jeżeli jest to omlet albo jajecznica, To też jest jakiś temat lepszy niż programowanie. No, dieta jest ostatnio bardzo modnym tematem, także można tutaj dyskutować. Tak, więc zachęcam. Ale też jeździsz na konferencje i występujesz. Tak. Zaczęłam jeździć na konferencje półtora roku temu. Gdzieś przygotowałam swoją pierwszą prezentację z zakresu, tak ze świata na pograniczu security i tutaj tego świata, w którym ja się znajduję, czyli ze świata programistów. I była to prezentacja o tym, w jaki sposób badaliśmy pewną podatność, która była w naszej aplikacji. Sprawdzaliśmy, czy faktycznie nasz kod jest podatny, czy nie. I w jaki sposób się przed tym zabezpieczyliśmy. No i właśnie mając tą taką historię z pracy, postanowiłam wraz z kolegą przygotować prezentację. Potem jakoś tak się życie potoczyło, że wysłałam papiery na konferencję w Oslo, też na konferencję w Dublinie. No i tak się potoczyło, że później Michał zaprosił mnie na DevConfa i tak dalej, i tak dalej. No i to nie było tak, że od razu wiedziałaś, że chcesz ten temat i pracowałaś z nim od 10 lat? Nie. Zdecydowanie to raczej była kwestia przypadku. Przez długi czas była poszukiwana osoba, która by się zgłosiła na Security Pawning, która by zaprezentowała naszą firmę.
I kiedy tam już powoli tracili nadzieję, że ktoś się znajdzie, to właśnie w końcu e-mail trafił w moje ręce i postanowiłam spróbować swoich sił. Też to była taka bezpieczna forma na początek, bo to była bardzo krótka prezentacja, 25 minut miał slot, może 30, więc faktycznie, no bo jednak jest problemem to, kiedy musisz mówić przez godzinę. Tak. Bo wtedy faktycznie trzeba ten materiał jakoś zebrać i przygotować, a tutaj była taka naprawdę bezpieczna sytuacja, gdzie na te 20 minut rozmowy plus chwila czasu na Q&A plus to, że spodziewaliśmy się, że będzie opóźnienie, to faktycznie można było sobie tą prezentację ze spokojem przygotować. I myślę, że nawet takie prezentacje, które powstają nie na temat 10-letniej mojej pracy, tylko właśnie na temat takich rzeczy, które ad hoc robimy czasem w wolnym czasie, think time 20% jakkolwiek, to czasem takie prezentacje są nawet bardziej wartościowe niż jakieś takie tęgie rozkminy o skomplikowanych tematach. Ale też to jest taka okazja trochę do networkingu takiego wewnątrz firmy, bo z tego co opowiadałaś, to tam trochę konsultowałaś to w środku. Tak, ponieważ to była prezentacja z security, a ja z tym security trochę miałam do czynienia, ale to nie było jakieś eksperckie doświadczenie, to właśnie miałam okazję pogadać z chłopakami z security, oni tam też jakieś wskazówki mi przekazali, też trochę mi pomogli w przygotowaniu tej prezentacji i w sumie w samym tym exploicie wcześniej, więc to jest super, natomiast w drugą stronę, bo w międzyczasie zmieniłam firmę i jak dołączyłam do nowej firmy, to okazało się, że bardzo dużo osób mnie już zna z tej konferencji, albo że mamy właśnie wspólnych znajomych, tak jak Ola, że w sumie to gdzie nie spojrzę, to wszędzie ktoś znajomy. No właśnie tak. Jeżdżenie na konferencje, zwłaszcza jeśli się występuje, otwiera wiele drzwi i sprawia, że poznajemy bardzo dużo osób. I później ktoś nas nawet kojarzy, my nawet go nie znamy, ale on wie, czy ona wie, że byliśmy na jakiejś konferencji wspólnie i już jest o czym pogadać na początku. Tak, no ja też mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach tutaj z DevConfu, kiedy podeszła do mnie, nie pamiętam teraz konta na Twitterze, ale Justyna na pewno i też zagadała, mówi, że bardzo jej się podobała moja prezentacja, od razu też mnie otagowała na swoim Twitterze. Więc naprawdę super fajnie. No, to są takie doświadczenia. Trzeba po prostu to zrobić raz przynajmniej w życiu i się nie bać, żeby wiedzieć, że warto. Tak, to jest i żeby spróbować, żeby wiedzieć, że warto, ale też żeby zobaczyć, że to community tych speakerów jest naprawdę otwarte, że naprawdę utrzymuje się z tymi ludźmi kontakt. I to też cię motywuje do tego, że kiedy już ta jedna prezentacja, z którą się jeździło, się wyczerpie i już nie można z nią drugi raz jechać na tą samą konferencję, to chcesz się spotkać z tymi ludźmi i chcesz przygotować albo coś nowego, albo faktycznie chcesz w tej konferencji uczestniczyć też po to, żeby spotkać znów te osoby. Tak, no mnie na przykład motywuje bardzo do rozwoju w uczeniu maszynowym, bo to jest takie moje zainteresowanie bardziej po godzinach niż moja praca. I właśnie jak chcę bardzo jechać na jakąś konferencję, spotkać się z ludźmi, którzy się tym zajmują, no to wymyślam sobie jakiś temat, w którym chcę się czegoś nauczyć i no po prostu wysyłam na Call for Papers i jak się dostanę, no to mam szarąbane, bo muszę zrobić. I wtedy mówisz sobie, po co ja to zrobiłam. I wtedy włącza się syndrom oszusta, tak, i myślę sobie, że wcale się do tego nie nadaje, nie jestem właściwą osobą. A potem znowu jest ten roller coaster taki, że zbliża się, im bardziej się zbliża konferencja, tym gorzej się z tym czuję. A potem robię tę prezentację i znowu poznaję nowe osoby dzięki niej i znowu jest ta dopamina i adrenalina, które i endorfiny, które spływają na mnie i myślę, Boże, kiedy jest super, wrócę to za rok. Tak, i to się powtarza. Tak, i tak w kółko jest. No, znany problem. Tak. No to super. Dziękuję Ci za rozmowę. To ja Ci dziękuję. Tutaj gościłam w Spartezie w tym pięknym biurze, żeby porozmawiać o rowerach i jak się okazało też o konferencjach. Także... Tak, i też Ola przyjechała tu też spotkać się ze swoimi znajomymi z konferencji, żeby nie było, że tylko chodzi o mnie. Ja to w ogóle przyjechałam na Java User Group, a wyszło z tego 7 chyba różnych spotkań. I okazuje się, że mam więcej znajomych w Trójmieście chyba niż we Wrocławiu, także warto jeździć na konferencję. Zapraszamy do Trójmiasta. Mieszkania może nie są najtańsze, ale naprawdę są tutaj fantastyczni ludzie. I super powietrze. Nie tak jak we Wrocławiu. Dobra. To dzięki wielkie jeszcze raz i pozdrawiamy. Do zobaczenia.